Witam, Katarzyna Krześniak-Dęga, telewizja FK, czyli telewizja dla techników farmaceutycznych i nie tylko. Na prośbę Anety zajmuję się sprawą obliczeń stosowanych w recepturze aptecznej. Nazwałam to trochę jako aptekarską matematyką. Rozpoczynam od roztworów, ponieważ jest to absolutnie podstawa. Jeśli nie potrafimy obliczyć, korzystać z obliczeń w przypadku roztworu, wydaje mi się, że później to stwarza tylko problemy. Wiem, że na początku stwarza problemy, natomiast z czasem ćwicząc naprawdę materiał można spokojnie opanować. Pierwszą rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to różnice między odczytywaniem danych z recepty, a zestawieniem składników niezbędnych do wykonania leku. Tu mamy receptę na roztwór z dodatkiem rezorcyny i 2% kwasu bornego. Roztwór ma wagę 100 gramów. I teraz, co to jest odczytywanie danych z recepty? To nic, tylko umiejętność korzystania ze skrótów recepturowych. A więc, żebyście wiedzieli, w jaki sposób te skróty funkcjonują i jak z nich jak je należy interpretować. Fachowo, ja to mówię odczytywanie danych z recepty, a fachowo to się właśnie nazywa interpretacja zapisu recepty. Troszeczkę innym zestawieniem jest zestawienie składników niezbędnych do wykonania leku. Tu należy właśnie obliczyć, ile poszczególnych składników należy użyć. Co jest mylone? Często właśnie mylone jest to, że jeżeli proszę Was o odczytanie danych z recepty, pojawia się właśnie to zestawienie. Owszem, nie jest to błąd, natomiast zdecydowanie chodzi właśnie o ten odczyt i sprawdzenie umiejętności korzystania ze skrótów recepturowych. Po pierwsze, trzeba prawidłowo odczytać dane z recepty, a później zestawić dopiero składniki potrzebne do wykonania leku. Co robimy w roztworach? Posłużę się roztworem, który był na pierwszym slajdzie. Po pierwsze, trzeba obliczyć ilość surowca farmaceutycznego. Tu mamy przykład 2% kwasu bornego, jest jego 10 gram. Trudno, znaczy muszę to powiedzieć, ale czasami to nie jest jasne dla niektórych, że kwas borny może wystąpić albo w postaci substancji stałej, bo jest to substancja jak najbardziej stała, albo w postaci roztworu. Tu w recepturze mamy oczywiście w postaci roztworu, ale oczywiście ten roztwór powstaje z rozpuszczenia kwasu bornego, więc substancji stałej w wodzie. Tu jest akurat ten roztwór kwasu bornego przygotowany do rozpuszczenia. Natomiast to jest borasol, to nic innego, to 3% roztwór kwasu bornego, który jest produkt gotowy. I pierwszym obliczeniem, jakie należy wykonać, to jest obliczyć, ile potrzebuje kwasu bornego jako substancji stałej do wykonania 10 g 2% roztworu. Idziemy dalej. Korzystamy ze zwykłej proporcji. Jeżeli 2 gramy kwasu bornego jest w 100 gramach roztworu, bo jest to roztwór 2%, to w 10 gramach roztworu jest x. Wychodzi nam, że 0,2 gramy kwasu bornego należy użyć do wykonania tej recepty. To jest pierwszy typ obliczeń. Natomiast należy też odwrotnie też liczyć. Trzeba też obliczyć i stężenie tego roztworu. Robi się na potrzeby kontroli stężeń, kontroli dawek, czym sprawdzić, czy nie są te dawki przekroczone. Najczęściej akurat dotyczy bardziej kwasu salicylowego, bo on ma jedyny określoną dawkę maksymalną jako substancja do stosowania zewnętrznego. No ale w tej naszej recepcie chcemy obliczyć stężenie kwasu bornego. Jeżeli 0,2 gramy kwasu bornego jest w 200 gramach roztworu, tutaj zmodyfikowałam trochę tą receptę, to w 100 gramach jest x, czyli roztwór jest 0,1%. Kolejne obliczenia to
przysparzają najwięcej problemów, ale ja uważam, że sposobów jest kilka. Ja pokazuję najłatwiejszy i niezawodny. Po prostu wystarczy zapamiętać taką proporcję lekarz-lekarz przez aptekarz. Dlaczego lekarz? Lekarz, oczywiście to jest modyfikacja różnych sposobów, między innymi krzyżyka, między innymi wzoru C1, M1 równa się C2, M2. To taka praktyczna modyfikacja wszelkiego rodzaju sposobów na obliczanie stężeń, na obliczanie rozcieńczeń, ale jest najłatwiejsza do zapamiętania. Lekarz-lekarz, a więc to, co napisał lekarz na recepcie. Wystarczy zapamiętać, że to, co jest na recepcie, lekarz napisał 2% i 10 gram, a przez aptekarz, to znaczy to, czym dysponuje apteka. My dysponujemy stężonym roztworem kwasu bornego, 3% roztworem kwasu bornego i chcemy z tego wykonać roztwór 2%. Lekarz kazał użyć 2% roztworu. X to masa stężonego roztworu, który należy użyć do wykonania roztworu rozcieńczonego. I tu jest liczbowa wersja tego rozwiązania, więc 2% razy 10 dzielone przez 3%, to wychodzi, że to jest 6,66 grama borasolu, odejmuje to od masy całego roztworu, więc pozostałą część stanowi woda. I to jest chyba najtrudniejsze, chociaż wydaje mi się, że po takiej prezentacji nie powinniście mieć problemu. Z czym możecie się spotkać, jeśli chodzi o rozcieńczenia? To po pierwsze rozcieńczenia dotyczą roztworu zapasowego kwasu bornego. To ćwiczy się podczas zajęć. Oczywiście także perhydrolu, to jest roztwór 30% i foraldehydu, gdzie jest roztworem 35%, a więc ćwiczenie rozcieńczeń najlepiej, najczęściej wykonuje się właśnie na tych trzech roztworach. Zapraszam do ćwiczenia, zapraszam do sprawdzania swojej wiedzy. W książce jest kilka zadań do przećwiczenia. Dziękuję Wam za uwagę. Chyba przekroczyłam limit czasu, ale okazuje się, że temat niby prosty, ale wymaga trochę więcej czasu do przedstawienia. Dziękuję, do usłyszenia.